Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem lekki żywiec. 4,5% alkoholu, filtrowany na zimno. Co oni tu piszą? Żywiec jasne, lekkie to orzeźwiający lager o zawartości alkoholu 4,5% i niższym poziomie goryczki. Swój słonecznie złoty kolor i zbalansowany charakter zawdzięcza wyselekcjonowanym kompozycjom łagodnych chmieli oraz filtrowaniu na zimno. Uważony tak, by cieszyć przyjemnym, delikatnym smakiem. No tak, składnik woda, słód jęczmienny, ekstrakt z chmielu. No to zrobili mieszankę ekstraktów, tak? Tutaj z wyboru różnych browarów wypadło nam pić żywiec uważony przez Walkę. Kapsel dedykowany. Dedykowana butelka, 400 ml, jasne, lekkie i w ogóle mniej. Także bardzo sesyjnie. No, przestaną te dzwony, ale kolory lokalne. No jak widać, rzeczywiście bardzo jasne, słomkowe piwo, klarowne, piana niska, drobno i średnio pęcherzykowa, biała. O proszę, jeszcze jest tutaj troszeczkę. Nawet jest aromat chmielowy, taki lekko ziołowy i minimalna słodowość. No, czemu nie? Zobaczymy jak w smaku. Wasze zdrowie. No lekkie to jest. Zdecydowanie jest lekkie, no ale nie jest wodniste. Taka lekka słodycz ze słodu bardzo szybko znika i jest zastępowana przez leciutką taką cytrusową, lekko ziołową nutkę. Nawet w pierwszej chwili się zastanawiałem, czy to nie jest właśnie chmielowość jakaś. No może. Natomiast goryczki jako takiej brak. To nawet nie jest minimalna goryczka, po prostu goryczki brak, nie ma. Nasycenie jest też niskie dosyć, także łatwo się pije. Jak będzie rzeczywiście ładnie schłodzone, to w ciepły dzień będzie fajne, będzie fajne. Ale tak jak mówię, to jest piwo właśnie na lato, odświeżające takie, lekkie, sesyjne, żeby nie szło w głowę za bardzo, a żeby tego wypić jak najwięcej na plaży, czy nad wodą, czy gdziekolwiek indziej, nie? Siedzicie sobie przy grillu i pijecie piweczko. Ono jest w stylu takim, powiedzmy, takim jak, powiedzmy, jakiś australijskie lagery, czy Korona na przykład. Lekkie, dostosowane do ciepłego klimatu. I to jest coś w tym stylu. Jak byście je porównali z tymi, no, nawet z głównym żywcem? No to będzie bardzo rzadki. To nie ma porównania nawet. Natomiast trzeba znaleźć dobrą sytuację do tego piwa. Tak jak mówiłem. Ciepłe dni, grill i można z takich buteleczek sobie nawet kilkanaście wypić. Po prostu mieć coś do picia, prawda? Bo uzupełnia płyny, a nie ma dużo alkoholu, no i jest w porządku. Więc to jest takie lekkie piwo. No. Można spróbować, jeżeli wam zasmakuje, no to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Jeżeli nie zasmakuje, to też bardzo dobrze. Kupicie co innego. Ja tam lubię sobie właśnie próbować różne piwa, żeby wiedzieć, co mi smakuje. To, no tak jak mówię, no, to jest takie sytuacyjne piwo. No i na taką właśnie sytuację plażową, czy grillową byłoby ok. Ono jest leciutkie, nie przeszkadza. No i tyle. No. Jeżeli wam takie coś odpowiada, to wtedy tak.
Ja nie mówię, że ono jest złe. Nie, ono jest dobrze zrobione, tylko że no, mało smaku, chociaż aromat jest fajny nawet, pomimo użycia klarownej butelki, no bo użyli tylko i wyłącznie ekstraktów. Że nie boją się, że dostanie skąpce. No cóż, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie!